Pozdrawiam z tej strony Waldek kanał PhotoMix i jeśli jesteś tu pierwszy raz, to prowadzę kursy z szeroko pojętej edycji zdjęć, jeśli chodzi o Photoshopa, Lightrooma i tym podobne rzeczy. Jeśli cię to interesuje, to zostań ze mną, bo w dzisiejszym kursie będziemy tworzyli pędzel. Wcześniej, jeżeli tutaj zajrzycie, to były filmy, w których tworzyliśmy pędzel żeby zwiększyć puszystość włosów, były to pędzel do włosów prostych i pędzel do włosów kręconych. Dzisiaj będziemy robili dowolny pędzel. A co to znaczy dowolny pędzel? To znaczy, będziemy zaprzęgać do stworzenia tego pędzla, sztuczną inteligencję, którą mamy w Photoshopie. I dzięki temu wykorzystamy to kreatywnie, czyli nie będziemy tak jak to. W większości jest robione, sztuczna inteligencja zrobi coś za nas, tylko będzie pomocą do tego, abyśmy my byli bardziej kreatywni i tworzyli dzięki niej różne pomoce, które będą później służyły nam w dalszych pracach. Dlatego dzisiaj właśnie będzie coś takiego, gdzie zaprzęgniemy sztuczną inteligencję, stworzymy kształty i z tych kształtów stworzymy pędzle pod własne projekty. Takie jakie chcemy. Przypa przykładem moim będzie dym, chmury dymu. O właśnie tak to będzie i zobaczycie jak to krok po kroku wykonać, stworzyć swój pędzel, stworzyć wszystko co jest potrzebne do tego, żeby później nie szukać tych pędzli gdzieś po internetach, po jakichś dziwnych stronach lub ściągać, kupować tylko właśnie zrobić swój pod siebie dowolny kształt taki, jaki Wam pasuje, taki, jaki chcecie. Oczywiście zostawcie ślad po sobie. Kliknijcie suba, jeżeli ktoś jeszcze nie subskrybuje mojego kanału. I oczywiście dzwoneczek i będziecie powiadamiani o wszystkich moich produkcjach. Teraz zapraszam Was do Photoshopa i zobaczcie, w jaki sposób właśnie zaprzęgnąć tą sztuczną inteligencję i wykorzystać tak. Aby służyła ona naszemu rozwojowi, a nie tylko robiła coś za nas. Zapraszam. Jeśli podobają Ci się moje filmy, wesprzyj mój kanał na platformie Patronite i skorzystaj z dodatkowych bonusów. Do wykonania tego pędzla wybrałem, właściwie utworzyłem nowy dokument, czyli przechodzimy do pliku nowy. I jak widzicie stworzyłem 1900 na 1900 najlepiej robić poniżej 2000 pikseli, a to jest właśnie związane z generowaniem obrazów, który, jak wszyscy wiemy, nie ma takich rozdzielczości, jakie byśmy chcieli, tylko mniejsze, dlatego nie ma sensu tutaj tworzyć czegoś większego, bo wtedy stracimy na jakości. Tego poniżej 2000 proponuję zrobić dokument. I będzie wszystko bardzo dobrze. Tutaj specjalnie stworzyłem transparentny, bo zaraz Wam pokażę, jeżeli ktoś by tak zostawił, jaki jest błąd podczas generowania napisów, właśnie przez powiedzmy sztuczną inteligencję w Photoshopie. Ok, czyli mamy już za sobą stworzenie dokumentu. Teraz Wybieramy narzędzie lasso i robimy zaznaczenie mniej więcej w jakim miejscu, jaką, jaki kształt ma posiadać nasz dym, bo jak wiecie, od kształtu zależy to, co zostanie wygenerowane. I proszę bardzo, generuję o coś takiego. O, może teraz to źle zrobiłem, bo zaraz... A nie, dobrze, tutaj coś zostało, ale to nic. Wciskamy generowanie. I wpisujemy, że ma nam stworzyć dym. Po chwili, jak widzicie, tworzy dym, który jest ładny tutaj w tych naszych obrazkach, ale nijak ma się tutaj do tego wszystkiego, co mamy w tej chwili w naszym dokumencie. I to jest właśnie błąd tego, że zostawiliśmy przezroczyste, bez koloru. Tło, czyli ten, ten dokument. Zamknijmy to. Ja to wywalę i teraz zrobimy tło jako czarne. Czyli control backspace. Jeżeli macie na dole to czarny tutaj w tych kwadracikach, to od razu Wam wypełni na czarno. I teraz jeszcze raz zrobimy zaznaczenie. Jakieś takie, robimy generowanie i dajemy dym. Chwilę poczekaliśmy. Jak widzicie, mamy całkiem inny efekt, bo mamy to wszystko wpisane już w ten nasz kształt. Możemy jeszcze wygenerować i mamy różne kształty. Możemy też zmienić, może na przykład chmura dymu będzie troszeczkę inaczej i generujemy. Jednak nie, tutaj troszeczkę, o, coś takiego porobiło. Pewnie trzeba troszeczkę inny kształt sobie złapać. Nad tym jeszcze zaraz będziemy coś tworzyć. Nie zapomnijcie, że jeszcze możecie korzystać z wypełnienia generatywnego do bólu. Miało być od początku tego miesiąca już wprowadzone limity, jeżeli chodzi o ilość wykonanych tutaj generowań. Jest to przeniesione na początek 2024 roku, dlatego pamiętajcie o tym, jeżeli chodzi o właśnie generowanie wszelakich obrazów i, i właśnie takich pomocy w Photoshopie. No Na przykład o to mi się podoba. I co dalej robimy? Otóż musimy ten obraz zmienić na czarno biały, czyli przechodzimy tu do naszych warstw wypełnienia i wybieramy gradient map. Jak widzicie, dostaliśmy fajnie wykonany czarny już ten element dymu na białym tle i o to nam chodzi. Jeżeli byście mieli odwrotnie, to tutaj macie odwrócenie reverse i jeżeli wciśniecie to kolory będą odwrotne. Także mamy mieć czarny na białym tle, jeżeli byśmy mieli jakieś Chmurki, chmureczki, które komponują się nie za dobrze i chcielibyśmy je przyciemnić, to jeszcze raz wchodzimy w warstwy wypełnienia i wybieramy poziomy, czyli levels. I tutaj suwaczkami możemy, jak widzicie, sobie to wszystko ładnie dopasować. Jeżeli mamy jakieś zaostre krawędzie, to tutaj, jak widzicie, możemy to troszeczkę zniwelować, żeby ładnie nam to wchodziło. Lub było bardziej kontrastowe i takie całe czarne, jeżeli chodzi o właśnie to, co ma zostać bardzo mocno uwidocznione. I OK, zamknęliśmy i teraz przejdziemy do menu edycja. I jak widzicie mamy Define Brush Preset, czyli zdefiniuj ustawienia domyślne pędzla niedostępne, ponieważ pracujemy nie na obrazie, a na warstwie dopasowania. Dlatego klikniemy tutaj na tą naszą warstwę z dymem i jeszcze raz wejdziemy do edycji i jak widzicie, mamy już zdefiniowany ten właściwie dostępną opcję zdefiniowanego ustawienia domyślnego pędzla i klikamy i oczywiście już widzimy nasz pędzelek, nazwę jaką chcemy zrobić, więc możemy napisać dym i wersja W1, że to jest wersja pierwsza, klikamy OK, i jak widzicie, możemy już tworzyć nasze dymki. Tutaj może zrobię nową pustą warstwę. I ciach. O, teraz mamy na białą ją. Opacity damy 100%, i oczywiście czarny, bo musimy na czarno malować. I proszę bardzo, mamy to wszystko. Już stworzone, jeżeli byśmy chcieli ciach, krycie i wykorzystujemy do swoich potrzeb. Teraz zobaczcie, jak byśmy chcieli. Jesteśmy jeszcze tutaj. Te zostawiamy. Dwie warstwy będą nam dalej służyły do naszych prac. Jeszcze raz wybiorę lasso, że oto zamknę i na naszym tutaj pustym tle narysuję. Jeszcze, może nie tak. ctrl set Tak, i duże coś. O, niech zostanie. I dam chmura dymu. I chwilę poczekaliśmy, i mamy już różne te chmurki dymu. O, ta taka ciekawa. Jak widzicie, już nam się to wszystko podstawiło, i teraz wystarczy tylko przejść do edycji, do definiowania pędzla i możemy sobie teraz napisać dym i wersja druga i mamy już pędzelek gotowy do wersji drugiej teraz sobie przejdziemy tutaj wrzucimy nowy dokument oczywiście czarny i jak widzicie możemy sobie oczywiście też Zmniejszać, zwiększać i tworzyć swoje ustawienia. Jeżeli tu wejdziemy, to mamy Dym 1, wersja pierwsza i wersja druga, czyli będziemy się przenosili pomiędzy tymi wersjami. Oczywiście można zmniejszać, zwiększać, dostosowywać to do swoich potrzeb. Jeśli byśmy dalej chcieli jakiś śmieszny kształt zrobić, to oczywiście znowu przechodzimy do narzędzia LASSO. I robimy taki, jakby może wychodził z lampy alladyna. Coś takiego. O generujemy chmura dymu. Chwilę czekamy i już mamy swoją chmurę dymu. O i źle nam się tutaj się zrobiło. O, przeniesiemy tutaj i no właśnie teraz zrobiliśmy to wyżej. Już widzicie jest. Sparpolone, dlatego należy to jeszcze, jeszcze raz wykonać. Wyrzucę, musimy to na tej warstwie, żeby to ładnie było, czyli na pierwszej. O, i jeszcze raz lampę Alladyna. Niech takie coś będzie. O. I robimy jeszcze raz chmurę dymu. Chwilkę czekamy, i już mamy chmurę dymu, jakbyśmy chcieli właśnie coś takiego wykonać. Jeżeli nam nie pasuje, to oczywiście generujemy powtórnie, i powtórnie dostaniemy trzy dodatkowe przykłady, którymi możemy dalej tworzyć nasze pędzle, i z każdego z nich możemy stworzyć ten pędzel nasz oddzielnie. Jeżeli chcemy wprowadzić tutaj jakieś zmiany, to oczywiście mamy warstwę gradientu i warstwę poziomów, gdzie, gdzie gradientu to nie ruszamy, ale poziom, w poziomach możemy tutaj sobie jeszcze pomieszać i pokombinować tak, aby stworzyć jak właśnie najlepszy efekt tych, tego naszego dymu. Oczywiście wpisując tu dowolnie inne rzeczy możemy uzyskiwać inne elementy. Spiszemy samą chmurę Teraz to oczywiście źle jest namalowane, no ale zostawmy, zobaczymy co to zrobi. Bo należałoby troszeczkę dać więcej tej przestrzeni na tą chmurę i bardziej w poziomie niż w pionie. Oho, z chmury nie ma nic. Tak, także może chmur, chmura na niebie. No ciekawe, tu chmurę, chmurę nam zrobił. Ale to źdźbło trawy to powiem, nieźle wykonał tutaj, trzeba przyznać. No i mamy jakąś chmurę, tylko oczywiście tak jak mówiłem, kształt jest tragiczny, dlatego i, i chmura tragicznie wyszła, ale można to i do tych elementów wykorzystać. No, oczywiście jak ktoś chce skórkę od banana to też może wpisać chmurę mysz albo było trawy także do wyboru do koloru, jeżeli chodzi o samą chmurę. Zachęcam tutaj do właśnie kombinowania, jeżeli chodzi o tworzenie takich elementów. Chmurowo podobnych. Mam nadzieję, że dla wielu osób jest to pomocne i będziecie z tego korzystali. Oczywiście, łapka w górę, jeżeli filmik się podobał, i zachęcam do tworzenia różnych, właściwie tu można niewyobrażalne ilości tworzyć pędzli, które będziecie później wykorzystywać. Na przykład, na przykład bo myśmy tu zrobili to wszystko, jeżeli chodzi o chmury, chmury dymu chmury na niebie. Ale zauważcie, że na przykład będziecie chcieli zrobić odbicie w oku. Odbicie w oku, które będzie wyglądało jak okno. I wystarczy wpisać okno, wydzielić rameczki i macie piękne odbicie w kształcie okna, właściwie samych szyb, w oku modelki, modela, cokolwiek innego, to kogo właściwie byście fotografowali, nawet zwierzę, bardzo ładnie to wyjdzie w oku właśnie takie inne odbicie, nie jakieś softboxów, czy, czy oct, czy innych rzeczy, tylko będzie ładne odbicie z okna. Dlatego kombinujcie, różne, różne rzeczy możecie wykonać właśnie dzięki temu tutorialowi, który właściwie tylko pokazuje, jak zrobić, jest przykładem, tak jak zawsze mówię, te moje tutoriale są tylko przykładem i wstępem do tego, żebyście je Cały czas zmieniali i ulepszali pod siebie, bo nie o to chodzi, żeby przekopiować wszystko kropka w kropkę, tak jak jest, ale jeszcze coś tam do siebie dodać, coś, coś zmienić, coś, coś wykombinować tak, żeby to wam pasowało. Bo to, co ja tutaj robię, to jest przygotowane pod jakieś zdjęcia i, i to dobrze wychodzi, bo niektórzy piszą, że jednak kolorystyka jest inna. No, zawsze będzie inna, ponieważ to zdjęcie, na którym ja pokazuję, jest całkiem inne niż te, które wy obrabiacie u siebie, dlatego zawsze mówię jak coś zrobić, żeby, żeby zmienić i tutaj w tym momencie należy właśnie edytować swój preset, czy w tym wypadku właśnie pędzel tak, aby dostosować to pod siebie i dla siebie dlatego myślę, że kreatywność w tym względzie nie zna granic i nie pozostaje mi nic innego, jak podziękować Wam jeszcze raz za obejrzenie tego filmu, zachęcić do obejrzenia wcześniejszych filmów i zaprosić na następny film w następny poniedziałek. Pozdrawiam, cześć.